No to co, omówimy sobie czwarty odcinek serialu na Disney Plus z uniwersum Star Wars Obi-Wan Kenobi. Poprzednie trzy odcinki, moi drodzy, były dobre. W sensie mi się podobały. Ja patrzyłem też opinie ludzi, czy to na Rotten Tomatoes, czy tam na Finwebie. No i moi drodzy, no są mieszane uczucia, też widziałem, ale mi się ten serial podoba, jak na razie, chociaż też dostrzegam małe głupotki i też te głupotki są w tym odcinku, ale uważam, że ten czwarty jest chyba najlepszy, w sensie, no dzieje się w nim, jest najkrótszym odcinkiem, ale dzieje się w nim dużo. Zostały nam jeszcze dwa, więc jestem ciekawy, co będzie dalej, ale no, zanim przejdziemy do recenzji, no to zasubskrybujcie ten kanał z dzwoneczkiem, aby nie przegapić nadchodzących materiałów. Jeszcze dzisiaj pojawi się recenzja pierwszego odcinka Miss Marvel, bo Disney na Disney Plus wrzucił nam aż dwa odcinki swoich seriali z uniwersum Star Wars i Marvela, MCU. Także to jest naprawdę ciekawe. No i co? Chyba możemy przejść do naszej recenzji, no, tego czwartego odcinka Obi-Wana, part 4. Także, jeśli chodzi o to, no to tak naprawdę wiemy, że Obi-Wan został tak jakby podurbowany, nie? Obi-Wan został podurbowany, no i przez Vadera oczywiście, spalony żywcem, lawą, jak to później mówi Reva do Lei, że spalony żywcem, to jest też naprawdę mega, mega ciekawe. Ale ogólnie rozmowa Rewy z Leją była taka, no nie wiem, jakbym to powiedział, w sensie, no było to takie strasznie, jakby psychopatka, nie, troszeczkę z tej Rewy, bo ona mówi do Lei, że Obi-Wan został spalony żywcem, że już tutaj nie przybędzie, ale wiadomo, że on żyje, nie? On specjalnie tak mówi, oczywiście, żeby Leia powiedziała o lokalizacji tych, którzy... takie troszeczkę ja myślałem, że to jest taka podbudowa do rebelii, ta lokacja, którą widzieliśmy na początku, nie? Bo on jest w tym zbiorniku, to jest w ogóle fajna scena, kiedy Obi-Wan leczy się w tej bakcie. To jest też zajebista scena, gdzie widzimy tego Obi-Wana, który jest naprawdę już taki dosyć zmartretowany, naprawdę tutaj po tym co zrobił mu Vader, jest naprawdę ciężko mu i widzi takie flashbacki z Vaderem, nie? Że on też w tej bakcie, że z nim to samo mógł zrobić. W sensie, no takie sceny widzimy, nie? Ale co mi się podobało, to sceny Obi-Wana, kiedy walczy mieczem świetnym i ubija szturmowców. Ale sceny ze szturmowcami były śmieszne, kiedy Leia mówi do Obi-Wana hej, coś tam, znaczy nie, Tala, przepraszam, Tala mówi do Obi-Wana przez ten nadajnik, coś tam mówi Ben i ci szturmowcy nagle, słyszałeś coś? No i to była taka śmieszna scena, ale jeszcze gdzie się uśmiałem, naprawdę, gdzie się tak naprawdę uśmiałem, to już myślałem, że oni to robią dla Becky, czy co? Widzimy gościa, szturmowcy widzą, moi drodzy, gościa, który wygląda jak prost wyciągnięty z jakiegoś niemieckiego obozu. I no nie wygląda jak oni, ma jeszcze Leję sobie pod sobą, bo ją uratowali oczywiście. No bo cały odcinek tak naprawdę zmierza po to, żeby uratować Leję, nie? Leja jest przytrzymywana na fortecy Inkwizytorów, no bo wiemy z poprzedniego odcinka, z końcówki, że Reva no pojmała Leję. Od razu ją widzimy na tej fortecy, nie widzimy, co się z nią później stało, kiedy Reva do niej dotarła. No i to przesłuchanie Rewy z Leją było takie troszeczkę, no nie wiem, czy nie za bardzo takie... chciałem nawet torturować, to było naprawdę takie ciekawe, ale scena, kiedy się uśmiałem, to jest scena właśnie ta, gdzie Obi-Wan wygląda jakiś niemiecki żołnierz w ogóle z II wojny światowej. No i... albo nie niemiecki, albo polski, no to zależy, nie? No i... ja pierdzielę. No i oni sobie tak idą przez ten środek tej fortecy i tam jest pełno tych oficerów, szturmowców i tak dalej.
Nawet Rewa obok nich przechodzi. Z tym. Znaczy nie, przepraszam, nie Rewa. Piąty brat przechodzi nawet obok nich. No i. Jakby no. Przecież widać, że on. Nie macie kogoś takiego chyba, nie? Przebranego. Halo. Coś tu jest nie tak chyba z tym panem. No ale później oczywiście Rewa ich tam odkrywa, że ona jest zdrajczynią. Ale scena, kiedy mi się podobała, to kiedy ona przejrzała ją, że ona kłamie, nie? To była naprawdę fajna scena. Naprawdę ciekawa scena to była. I pogratulować tylko, bo Tatala, ona mówiła, że o nie, ja tak naprawdę jestem szpiegiem, ale waszym szpiegiem. No, takie właśnie, ale no wiadomo, no chciała ją zabrać Rewa na przesłuchanie. No oczywiście ona zrobiła szturmowcom no łubu dubu. No i się uratowała, nie? No i scena, kiedy Leia jest torturowana, to jest w ogóle chora kolejna scena, bo oni improwizują, nie? Bo Leia ma być torturowana. Obi-Wan ją ratuje przez to, że Rewa sobie poszła, bo Tala powiedziała innej oficerce o tym, że ma Obi-Wana, wie gdzie jest. W sensie no takie troszeczkę. No fajnie, fajny scenariusz, w sensie nie jest jakiś zły. Naprawdę, ten odcinek miał chyba najlepszy scenariusz ze wszystkich, bo trzeci miał parę głupotek, kiedy oni lecieli z tym chłopem, przewózką. No i tak, Vader jest oczywiście. Jest oczywiście Vader, ale tylko na chwilkę. Tutaj nie mamy Vadera za dużo, bo jest on tylko w końcowej scenie, kiedy on tą Rewę tak torturuje, można powiedzieć, bo no... No, porażka, bo uciekli Obi-Wan z Leją i Talą uciekli. A dlaczego uciekli? Bo tutaj mieliśmy rozróbę, bo ci z Jabim, ta taka rebelia, można powiedzieć, w cudzysłowie, przyleciała im na ratunek. I scena, która mi się podobała, kiedy Rewa bierze tą bombę i tutaj ten statek ubija i... Ten Wade ginie. Naprawdę ciekawa scena, bo widać, że no Rewa nie jest jakoś potężna. Inkwizytorzy nie są potężni. Ale też scena, kiedy się uśmiałem, też dosyć, bo kiedy Tala przychodzi do tego oficera zapytać, czy może o dostęp, no to Tala mówi, no ten oficer mówi, ja cię nie wpuszczę tutaj, nie? Ale później mówi i tak, ja jestem wyższym oficerem niż myślisz, wielki inkwizytor ci da popalić, wielki inkwizytor, ale no jak wiemy, on nie żyje, w sensie no oni chyba myślą, że nie żyje, nie? W sensie oni, nie dotarła do nich taka informacja, że on nie żyje, w sensie ja wiem, że on przeżyje, musi przeżyć albo będzie nowy wielki inkwizytor. Oni próbowali właśnie z tym wielkim inkwizytorem zrobić coś takiego, żeby ludzie gadali o tym, że co z nim będzie, czy rebelianci zostaną zretkonowani. Naprawdę takie rzeczy mieliśmy w teoriach różnych. No ale pewnie przeżyje, nie? No bo to jest w pałanie, no ma dwa żołądki z tego, co tam widziałem, więc powinien przeżyć i pewnie jest w bakcie teraz leczony. Jak się obudzi, to Rewa ma przejebane. Albo zapomni. No nie wiem. To będzie ciekawe w ogóle. Albo już go nie będzie, albo on zginął. Rzeczywiście, no ale głupie to by było. Naprawdę głupie. No to oni nie wiedzą, że Wielki Inkwizytor nie żyje. Ona powiedziała, że Wielki Inkwizytor się da popalić. No on nie powinien powiedzieć, że Wielki Inkwizytor nie żyje, więc nie ma jak mi popalić. No nie wiem. Pewnie nie dotarła do nich ta informacja, no ale są fortecy Inkwizytorów, nie? I Forteca Inkwizytorów, jak Fallen Order, nie? Fallen Order chodziło się po tej Fortecy Inkwizytorów. To było naprawdę, naprawdę fajne, nie? Chodzić po tej Fortecy Inkwizytorów. I... No i co ja mogę wam powiedzieć jeszcze, nie? No... No nie wiem, no ta Forteca Inkwizytorów jest naprawdę ciekawa i... No nie wiem, szapobarze, że zrobili coś takiego. Przepraszam, że ten OBS się tutaj pojawiał, ale... takie jakieś problemy mam. No dobrze. No nie wiem, co by jeszcze tutaj omówić. No sceny z Vaderem mi się naprawdę, naprawdę podobały. Są dobre. Są naprawdę dobre i Vader tutaj naprawdę wymiata. No jest zły. Jest po prostu zły Lord Vader i
No i co mogę wam powiedzieć? No i oczywiście Reva, żeby się uratować, no to powiedziała Vaderowi, że doczepiła im nadajnik. Vader powiedział, że jednak cię nie doceniałem, trzecia siostra. No i ja takie mam, czy Reva, ty kłamiesz teraz, bo wiemy, że Reva, ona ma jakieś takie przesłanki, bo ona była Jedi. Widzieliśmy ją pewnie najprawdopodobniej w tej pierwszej scenie z rozkazu 66, w pierwszym odcinku. To jest ciekawe, że ona może jednak przejść na tą dobrą stronę i zginie na końcu z rąk Vadera, czy z Inkwizytorów, nie wiem. Strzelam, bo Obi-Wana chce przejść po to, aby... Nie wiem, nie mam pojęcia, jak tutaj będzie z tą trzecią siostrą. No ale ja mówię, że ty okłamałaś Vadera właśnie? No bo ja nie wiedziałem, żeby ty doczepiła nadajnik. No ale mieliśmy tą Lolę, nie? Tą Lolę od Lei, tego droida małego. To ona zrobiła z niej maszynkę jakąś taką. Przeprogramowała ją, żeby szpiegowała Leję, Obi-Wana i dalej tamtą ekipę. Mega fajny myk w ogóle, co z tym zrobili, nie? Mega dobrze to wyglądało. No i tak, Obi-Wan kiedy walczy mieczem, naprawdę szapoba za tę scenę. Najlepszy odcinek, moi drodzy. 8 na 10 oceniam, tak średnio myślę. 8 na 10, może nawet 9, bo no nie wiem, ja tutaj tak dużych problemów naprawdę nie widziałem i to jest naprawdę dobra rzecz, nie? Jak się nie widzi problemów w odcinku, a w poprzednich już trochę ich było, nie? W drugim na przykład, no, były problemy, Leia mnie wkurzała, ale tutaj też relacja pomiędzy Obi-Wanem a Leją jest naprawdę dobra, nie? Świetna, klei się, mega fajnie, ale kiedy Leia jest uwięziona i nakrzyczy, że jestem księżniczką, nie możecie mi nic zrobić, to takie miałem flashbacki troszeczkę z Nowej Nadziei, nie? Nie wiem, czy wy też mieliście, ale no, tutaj Leia raz gada jak taki, nie wiem, a pokaż, użyj mocy, no, nie wierzę ci, że jesteś Jedi. No, a po czym gada jak 40-latek, no i mówi, ja jestem księżniczką z Alderaanu. No dobrze, no. Może tak być, mi to pasuje. Napiszcie, jak wam się podobał ten czwarty odcinek, mi się naprawdę podobało. Part 4, za tydzień part 5, za dwa tygodnie part 6, finał. Nie wiem, czy drugi sezon jest przygotowany, no, nie wiem, czy będzie. Jest to limitowany seria, więc pewnie nie będzie, ale niby coś tam mają zadziałać. No dobrze, to tyle. Zasubskrybujcie ten kanał z dzwoneczkiem, napiszcie jakiś pozytywny komentarz, dajcie lajka. No i widzimy się jeszcze dzisiaj na recenzji pierwszego odcinka Miss Marvel. Także to tyle, do usłyszenia i na razie.